Marcin Hakiel zaskoczył kolejnym mocnym wyznaniem o Cichopek. Mówi o detektywach. Nie wierzyłem, dopóki. Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek nie umie zdecydować się, czy trzymać język za zębami, czy dawkować szczegóły ich rozwodu mediom. Raz chce chronić prywatność, raz opowiada kolejne historie o kulisach związku z aktorką. Teraz udzielił wywiadu żurnaliście i nie przebierał w słowach. Wspomniał nawet o detektywach i zdjęciach, które miały być dowodem. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel 11 marca 2022 roku wspólnie opublikowali oświadczenie, w którym przyznali, że ich małżeństwo się rozpadło. Kilka miesięcy później, bo pod koniec sierpnia 2022 roku sfinalizowali rozwód. W swoje urodziny 7 października 2022 roku. Katarzyna oznajmiła zaś w mediach społecznościowych, że jest zakochana w presenterze Macieju Kurzajewskim. Od tamtej pory, para publicznie cieszy się swoim szczęściem, a Marcin Hakiel co jakiś czas udziela kolejnego wywiadu, w którym wspomina byłą żonę i ich niezupełnie ugodowe rozstanie. Marcin Hakiel gościem u żurnalisty. Powiedział o detektywach. 8 października Marcin Hakiel wystąpił w podcaście Spowiednika Gwiazd Żurnalisty, u którego polscy celebryci ochoczo opowiadają o swoich prywatnych problemach. Tancerz również postanowił powiedzieć więcej o kulisach swojego rozstania z Katarzyną Cichopek. Nie przebierał w słowach. Hakiel oznajmił, że w ustaleniu, co właściwie dzieje się w jego małżeństwie, pomogli mu detektywi. W pewnym momencie jest tak, że nie wiesz, co się dzieje. Usiadłem z kumplami i stwierdziłem, że trzeba się dowiedzieć. Nie polecam tego najgorszemu wrogowi. Jeździsz po agencjach detektywistycznych, co drugi wygląda jak, nic nie mam do pana Rutkowskiego i do jego fryzur, ale co drugi tak wygląda i tłumaczy ci, że on zmieni twoje życie i to załatwi. Przez znajomych dotarłem do normalniejszych ludzi. Trzeciego dnia okazało się, że jest grubiej, niż myślałem, powiedział Marcin Hakiel żurnaliście. Były mąż Katarzyny Cichopek zasugerował również, że dowodem, które przekonały go do rozwodu, były rzekome zdjęcia. Do momentu, gdy nie widziałem tych zdjęć, to nie wierzyłem. Do końca kochałem ją, jak składałem pozew rozwodowy, to pewnie jeszcze ją kochałem, stwierdził Hakiel. Po 17 latach dowiadujesz się, że osobą, z którą żyłeś, jest kimś innym, ale żyjesz dalej. Musisz się dogadać. Gdybyśmy nie mieli dzieci, byłoby prościej, dodał. Tancerz powiedział również, że chciał spotkać się z Maciejem Kurzajewskim i wyjaśnić sprawę, ale jak twierdzi, prezenter nie miał już takiej woli. Dzwoniłem z propozycją spotkania, ale nigdy nie odebrał telefonu, skwitował Hakiel.